Cześć, witajcie, tu Mangi, jest ze mną Rifcio. Dzień dobry. Zaklinowałeś się tutaj, help me, I'm stuck. No myślałem, że tu można przejść, nie można. Nie można przejść, help me, I'm stuck. Norstak! Ale ty pierdzisz pod sobą, zobacz. Nie, z butów mi leci. Z butów ci leci? No. Ja myślę, że takie bączury po prostu puszczasz na wszystkie strony i dlatego tak od ciebie cuchnie. Nie mógłbym, nie mógłbym mieć takiego nosa, jakbym walił takie bączury. Wszystko by to... Już bym nie przeżył. Powiedziałbym coś, ale... No cóż, witamy was w ostatnim odcinku już, w sumie ogólnie z Cupheada. No powiedz! Nie powiem, frajerze. Nie powiem ci. To jest ostatni odcinek, słyszałeś Ryfek czy nie? Tak. A ty wiesz w ogóle, gdzie mamy iść teraz? Wiem. A gdzie? Do Salt Bakera. Na czemu? Bo jego musimy naklepać. Ale skąd wiesz? No bo nie jestem debilem i widziałem miniaturki, jak wygląda ostatni boss tej gry. No masz rację, ale ogólnie to uzbieraliśmy... Jak wyszło, to pierwszego dnia wiedziałem, kto jest ostatnim bossem. Znaczy wiesz co, ja już na trailerze wiedziałem, zanim wyszła gra parę lat wcześniej. W sensie domyślałem się. Mamy składniki na bajkotartę, którą tutaj, wiesz, Salt Baker chce ugotować czy upiec dla Chalice, żeby ona mogła odzyskać ciało, nie? No, i tutaj idziemy do piekarni. Piekarnia tej ziemski. Tej ziemski to jest. O, ty jesteś Chalice. A nie Salt Bakerze? O, jestem Chalice. A nie zdziwiło cię, że tu jest klapa? No właśnie nie mogę już się ruszyć, nie ma mnie. No wyskocz. No nie mogę! Dobra, spadam do ciebie. Patrz, tajemnicze tutaj są lochy. No to można strzelać już, lol. Można, można. Wow! Jego cień tam jest. Cień. To znowu wy! Co? Rozbisurmanione! Rozbisurmanione! Grzdyle! Kto to pisał w ogóle? Rozbisurmanione! Co to znaczy? To znaczy, że takie jakieś, wiesz, niby na lewo, niby na prawo, jakieś takie urwisy chyba, nie? Nie ma takiego słowa, to jest... Nie przypuszczałem, zobaczę was tak szybko. Ale to bez znaczenia! Już mnie powstrzymacie, bajkotarta będzie moim arcydziełem. Nie wspomniałem wam tylko o najtajniejszym, najważniejszym składzie. A wiesz, że w tym momencie on kłamie? A wiesz dlaczego? Po co spoilerujesz? No ale zobacz, jest nim dusza, nie? Mówi. No. A na początku gry mówił, że w wypieki trzeba włożyć serce i duszę. I mówił nam przed chwilą, że nie wspomniał o tym, a on wspomniał o tym. Mimowolnie, widzisz, można było to między wierszami tam sobie wyczytać. No i teraz nam to mówi. Tyle. To jest ciekawostka. Tak. Żyjesz tam? No co? Starałem się trzymać jak najdłużej mogę. Okej. No ale serio ci mówię, że tak mówił. No czytaj. O Boże, nie wytrzymam. Gdy dodam jego duszę do bajkotarty, posiądę całą kosmiczną moc wymiaru astralnego. Filusiu czarko, musicie mi pomóc! Ale najpierw wezmę składniki, które zdobyliście i zrobię sobie zastawę z waszych łobów! Musisz się zaśmiać jeszcze złowrogo do tego, żeby pasowało. No i walczymy teraz. Było złowrogie zaśmianie? Było takie 3 na 10, trochę jak z Dextera, ale nie do końca. O ty, 3 na 10 ci dam. Walczymy. Jak coś to on w tle gotuje i to co on tam ugotuje, to będzie wysyłał nam, więc musimy wszystkiego dosłownie unikać. Okej. Ja pocisków nie mam. Pocisków nie masz, Mangi? No, pocisków nie mam dobrych. Co on robi? Dobra. Nie. Czy dobrze to wychwyciłem? Zawsze mi jest przykro, jak te limonki ciacha, kurde. Ale leci. Czemu? No bo one tak smutne są. Biedne. No co się limonka obchodzi, to nie żyje. No, jak nie żyje? Nie widziałeś tych uśmiechów? No to jest gra komputerowa tylko. No jest, ale i tak jest przykro, bo patrz, jak mieli ciasto. Nie jest ci przykro, jak na to patrzysz? Nawet myślisz, że ja na to patrzę? Ja patrzę na siebie, żebym wiedział, którą jestem postacią. No dobra, druga faza teraz. Pierwsza, gdzie go bijemy? Teraz bijemy te solni... Nie, to są pieprzniczki. O, dobrze, dobrze. Okej. I one biją potem w niego. I trzeba liści unikać. I tego pieprzu. Oj! Dobra, uwaga. Nie! Oj, nie da rady. Już nie wskrzeszę. No ja też nie wskrzeszę się. Kurde, to był bajt na mnie. Oj, się zagapiłem. Trudny jest? Trudny ci się wydaje?
szczerze, ta pierwsza faza strasznie prosta się wydawała. No w sensie, to jest faza bardziej na taki bullet hell, można powiedzieć, nie? Trzeba po prostu wiedzieć, jakie ataki robi. Aj, no ale parowanie super. No nie, no i limonka nagle mi przyszła. Parowanie super. Smutna limonka. O, te ciastka są na razie najtrudniejsze, jak dla mnie. Serio? No, najbardziej upierdliwe. Okej, wyciska teraz truskawy, lecą do nas. A zauważyłeś, że jak on już wszystkie składniki wie, że z końcówka fazy, to on wkłada sobie do kapelusza takiego grzyba, to co chyba tam ugotuje? Nie. No to się przypatrz, on jest taki różowy. Zaraz będzie kolejna faza. Beskidu, ja w ogóle na niego nie zwracam uwagi. Patrz, teraz. Oj, przeszaj. Dobra, włożył sobie tam. I ludzie mieli rozkminę, czy to da się parować. Sprawdziłem, się nie da. Taka ciekawostka. Syk. Dobrze, dobry ult jest. Jak to żyje? O. Dobra. Ciekawe, ile razy musimy mu tak zrobić. O nie. Oj, oj. Oj. No to będzie grubsza akcja, sobie chyba pociski. A bez kitu, bo ja myślałem, że to raz wystarczy, a to się regenerują te solniczki. No, i ja może sobie tu wezmę ten pierścień serca, gdzie bym dostawał zaparowania życia. Byłoby całkiem spoko. Spoko. No ja nie mogę nic wziąć, bo jestem czarką. Wezmę sobie jeszcze jakieś inne pociski. O, takie pociski byłyby git. No, dobra. Ja może zmienię na te ładowanie. Tak, chcesz na ładowanie? A zmieniłeś? Znaczy, no ja cały czas mam to, nie? Aha. Oj, ale skam na końcu. Ale ci wyrżną bułę. A ja mam podwójny skok, Boże! Typowy rypek. Nie, no nie wytrzymam, no. Masz też przeturlanie, wiesz? Jakbyś chciał. A bez kitu, no to nie. Tak to jest, jak się nie gra dwa dni. No, właśnie. No już ogarnąłem w ostatnim odcinku, jak się w ogóle ten roluje właśnie, a byłem zadowolony z siebie. No, no widzisz. Tak się kierowałem. Ała. Jakby co, to ludzie ci nie pochwalili, bo czytałem komentarze, nikt no o tym właśnie nie pisał. Wiem, no nikt ładnie nie pisał, to dobrze. Au! Nie, to ty. Ja dostałem życie za ciebie, za to, że się sparowałem. No tak. No widzisz? To jest super. Tylko to jest troszkę takie zbyt OP, że ja mogę sobie życia zbierać, a ty możesz się healować z nich potem. Nie rozumiem. No bo, wiesz, możesz na starcie. A, no naprawdę? Ale syf ten ult. O, dobra. O, jestem. Ja ulta, możesz uniknąć. A co ty masz za ulta? Ale syfiasty ult. No nieśmiertelność to jest. No nie no, ale to się pojawiło! Ale... Znikąd, z dupy się pojawiło! No Rywciu, powiem, oj, powiem ci, ja w ogóle, ja dzisiaj jestem taki, znaczy dzisiaj, od wczoraj jestem taki... No skillowy chciałeś powiedzieć? Jestem niesamowicie rozdrażniony. To będziesz krzyczał jak ja na każdym odcinku, tak? Jestem niesamowicie rozdrażniony, bo rzucam palenie. A, to nie wiem jak to jest, bo nigdy nie paliłem, nie byłem w nałogu. I super, i nie zaczynaj, bo to jest okropne. Nosi mnie strasznie. No to widzisz, to możesz dzisiaj, się wyżyć teraz dzisiaj na, będę, na tym no... Salbakerze, jak mu powciskasz odpowiednio pocisków. Dzisiaj naprawdę, wczoraj jak graliśmy w CS-a z widzami, to się tak tiltowałem, że to jest masakra. Do LoL'a to nawet nie podchodzę, bo do LoL'a jakbym podszedł, to no, bym dokładnie, eksplodował. No dokładnie, ja nawet się nie zabierał, a mnie pytają, Mangetsu, czemu nie jesteś jak Ryfek, nie grasz z widzami w LoL'a? Też ostatnio ktoś tak napisał. No dobrze, tak dobrze, pytajcie się tak Mangego. On żeś mi sparował, apsiu! No co, mój śmiech ci się podoba? Nie, ja tu lubię udawać dźwięki po prostu z Cupheada. Tu jest akurat... O! Kolejna faza. Mamy. Wszystko się niszczy. I zobacz, on w tle teraz. O nie, o, no ja spadłem! Tle bez kitu, nie no, miałeś jak tego uniknąć. No bez sensu, no! Ej, to było bez sensu. To jest scam. Dorota Welskam. Dorota Wellman, Dorota Wellman. Welskam. Dobra, Dorota, i teraz musimy skakać. Uważaj, te parkury będą teraz dzikie. Ostatnia faza to jest. Aha, tutaj, dobra. Tak, więc musimy bardzo uważać. I serce można parować, ale trzeba... No to może ładnie. Może się uda. Albo się nie uda. Może jak będziesz miał zaparowanie. Może jak... Czekaj. Spróbuję. Okej, okay, jest, spróbuj. Jestem? Ale współpraca. Nie. Dobrze. Czekaj.
Dobra, muszę te pociski, tylko one tak średnio trafiają, bym powiedział. Oj, no i dupa. Jest! Knockout! Ty też będziesz żył teraz. No i kurde, jesteś, no i siema. Pożegnaniu. No i czwarta faza zrobiona, Salt Baker. A to wszystko już jest? Tak, tak. Jeden z najbardziej złożonych bossów, ale... A właśnie chciałem powiedzieć, że krótki strasznie się wydawał. Bo jest no 2 minuty 18 na tyle faz. A nie zauważyłeś, że wszystko na koopie jest łatwiejsze? A jakbym wiedział, jak jest na solo. No to musisz spróbować, nawet ktoś ci proponował na losowy wtorek tam jakiś no, ten... losowy minus... wtorek, co to jest? O, mamy ending mamy. Kubusiu! Co to mówi? Chyba ja, nie wiem. Kubusiu! Chyba da. A czemu on jest z tyłu? On jest teraz dobry? Dobrze, że jesteście cali i zdrowi! Oj, się zamieniliście miejscami. Ale psi ogon z tego... Nie, już nie mogę. Możesz. Rybciu, ja w ciebie wierzę, że ty możesz to tak przeczytać. Od początku robił nas bambuko. Już wolę tą czali z pierdla. Raj curety! Zaraz wszystko się zawali, uciekajmy! Kapitan Bomba version. Nie, to byłoby inaczej. Co on ucieka, ty? O nie, moja piekarnia! I dobrze mu tak, oszustowiczowi jednemu. Nie mogę, ale to tragiczne jest. Po co oni tak zrobią te no, żeby słowa? Żeby było bajkowo, słuchaj. Screenowo. To chyba ja mam tak, Czarko, no, ale bez piekarni o bajkotarcie możesz co najwyżej pomarzyć. Pomarzyć? No tak było. Nic nie szkodzi. Nie chciałbym, żeby ktoś oddał życie, abym sama mogła do niego wrócić. Ale macie moje słowo, chłopcy, że nie spocznę, póki nie znajdę jakiegoś sposobu. Tymczasem, gdybyście znaleźli się w opałach, wystarczy jeden kęs, a przyjdę z pomocą. Taki pitch down, żeś zrobił tej czarce. Dawaj. Zresztą, nie potrzebuję tej całej bajkotarty. Mam dwóch przyjaciół, jak inni mogą co najwyżej pomarzyć. Oczko. I mamy epilog. Epilog też jest ważny, powiedzmy, bo też opowiada jakąś historyjkę, nie? Zobacz, na przykład tu policja. Sam do polis! Polis, dokładnie. Zgarniają go psiarskie, dobra, na dołek leci. Ale będzie, wyda kolegów, szpagaty na komendzie. Tak, tutaj 60 jest nawet. Nie, skazali go, to dobry jest. I co, kling ale zasuwa tutaj z kim? Go uwolnili tutaj i patrz, teraz zasuwa prace społeczne ma. Na rzecz giganta. I a ten gigant to też dobry był jednak? No wszyscy byli tu dobrzy, my po prostu napadliśmy. A, my jesteśmy źli. Tak, bo on nam kazał po składniki iść naklupać każdemu. Ale zęby myje wielorybałowi od tego. To jest ten, co rzucał wielorybem. Tu maluje jakieś... łódkę? Łódkę, no temu... A, pamiętam, ten gość miał łódkę taką. On jest kompasem, płynęliśmy na DLC. Dokładnie tak, Ryfcie, dokładnie tak. Tutaj jeszcze Estera, tylko takich naturalnych rozmiarów, można powiedzieć. Krówsko. I psiarskie, kolejne, twoje. A bez kitu, no. Leci do Honolulu. A jak ci się podoba muzyka w tle? Zgaduję, że znowu ta kobieta śpiewa. Nie, akurat tego nie wiem. W sensie, nie mam takiej informacji. Ej, też mi się skojarzyło z tym trol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 o. A to nie, to ja tak... Podobne takie. Patrz, cegiełka do cegiełki. Tu. O, i zadowolony! I tutaj, co ciekawe, Czarka jest w żywej postaci i tu ludzie się zastanawiają, czy to jest błąd, czy to tak powinno być, nie? No jest... właśnie, bo ktoś oddał życie za nią, tak? No właśnie, no. Ona się wskrzesiła za kogoś, poświęciła. No, i ending. Muzyczka końcowa. No ściupy jakiegoś frajera znalazła. Zamieniła się z nim na zawsze i tyle. O, i mam bajkotartę. Chcesz zobaczyć, ile mamy procent gry? Możemy. Zobacz. Mamy 68% DLC. A czemu ty masz 310? 310? Ponieważ na podstawce liczy się jeszcze ekspert, że musisz każdego bossa na ekspercie naklupać. I tak samo jest w DLC. Plus w DLC jeszcze możesz obudzić te relikwie do końca. Żeby, wiesz, to wyzwanko takie, co jest na tym. Aha. Spróbuj się wklepać tu. Ale to co to? Ekspert to aż ci 100% daje dodatkowe? No, dokładnie. A to trochę głupio. A nie, no dla mnie spoko, bo wiesz, jest co nabijać dodatkowo, nie? Ryfciu. No? Chcesz jeszcze komuś naklupać na ekspercie? Zobaczyć? No, mogę zobaczyć. A kto ci się najbardziej podobał z tej wyspy? To możemy go naklupać, masz tu listę.
Jak wyglądali Duke'owie destylacji, ich nie pamiętam. To jest ten pająk i trąba. Co? No ten z trąbą, mrówkojad i pająk tam był też. I tancerka. Nic nie kojarzę. No jak nie kojarzysz? Przecież to jest... To jest chyba boss, którego najdłużej biliśmy z tego wszystkiego. To dawaj, chociaż oni na ekspercie. No dawaj. Na ekspercie. To ciało destylacyjne z nich było. Dokładnie, no i to zapamiętałeś, a nie zapamiętałeś kobiet. Pamiętam ich. Mrówkojada. Ja tak myślałem w sumie, że ty będziesz chciał tego, bić finałowego jeszcze raz, na przykład zobaczyć, rozgryźć, zobaczyć na ekspercie. Nie, nudny jest ten Soul Baker. Serio? No i to jest jeden z najlepszych bossów wykonanych w ogóle ever. Jeśli chodzi o tę grę. Mega go. Właśnie mega krótki. Mega krótki, cztery fazy. No ja nie mam pytać. Najkrótszy z bossów. Ja nie mam, oj. Na ekspercie więcej tych bomb robi. Mam na myśli mega krótki pod względem czasu, ile nam zajęło się z nim. Aha, no to tak. Ale w porównaniu nawet z innymi bossami, nie? O kurde, myślałem, że to jestem w stanie. W sensie, bo on co jest... Co ty robisz? No nie mogłem wskoczyć, bo na platformę wskakiwałem. On jest dosyć trudny. A, zwłaszcza dobra, jakby go robić no hit. Ale... Całą tę walkę szukałem przycisku, żeby strzelać w dół i ogarnąłem w końcu po 5 razach otrzymania obrażeń. No i Salt Baker nam poszedł, bo na multiplayer jesteśmy, nie, no nieporównywalnie na multi jest łatwiej. Na singlu to wydaje mi się, żeby na przykład jakbyś ty grał, to by ci trochę więcej zajęło zabicie go. Tam, wcisnąłbym go. Chcesz spróbować? Dawaj. Tak? No. Dobra, to dam ci i spróbujesz go ścisnąć na solo. Oczywiście. Dobra. To ja muszę się usunąć, czy jak mam zrobić? No właśnie, no nie wiem, no. Czy ja mam się zabić? Usuń gracza 2. Ale to i ja wyjść do menu. Okej. Okay. Żeby zacząć, tak? No, w sensie, możemy tak spróbować, w sumie ja o tym nie pomyślałem. Ale z opóźnieniem tu będę miał, to też trochę trudniej. Aaa, już cykorzy, już się zaczynają wymówki. Dobra, nie sraj żarem. O. Ale siema, ale jestem czerwony. Jesteś czerwony. Ale buraka spaliłem, ale nosa jestem nie mam. Jestem ciekaw, jak ci pójdzie. Czekaj, bo ja tu muszę sobie zmienić. Jak to się zmienia bronie? Na Y. A. Y i Włoch. Czarkę jaka jest weź. Ta szupy? No wiem. To jest nieśmiertelka taka, na jedno życie. Jedynka jest nieśmiertelka? Nie, to na tak góra dół. Dwójka. A to jest góra dół, no. A to jest git. No, okej. Ale on jest ekspercki. No i zobaczmy, no. No, jak ci pójdzie. Siema, Salt Baker. Naklupiesz go od razu? No kurde, jak lamusa, nie? O Jezus, dobra. Ale śmieszne. Ale ci będę się śmiał, ja będę takim klakierem twoim teraz. Właśnie wręcz buga. Przeciwnie, klakierem z Gargamela. Buga, buga, buga. Cyk, 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 cyk. I zobaczymy, jak pójdzie. Truskawy. Ja powiem tak jeszcze na obronę Rywka, że chłopak ogólnie ma skilla, więc ja bym się tutaj nie zdziwił, ale wydaje mi się, że i tak 100 razy lepiej i łatwiej jest na koopie. I to widać, jak szybko robimy to poziomy. Oj. Halo, czemu nie szarżował? Ej, nie działa mi ten! Pamiętaj, że masz double jumpa. Szarża mi nie działa! A bo masz moje sterowanie, gracz jeden. Ucieczka? Nie. Ucieczka, tak. Ucieczka. Ale nie, no dobra. Wypośrodkować. O, jest. A to dobra, okej. Okay. No i spróbuj. O, teraz działa, no kurde, no. Stracone zdrowie niepotrzebnie było tutaj. Tak się tłumaczy. Winny się tłumaczy, pamiętaj, że masz ulta. A psik! Ej, nie działa ult! A, nie ten przycisk, dobra. Teraz Y-kiem chciałem odpalać. Kurde, dobre sterowanie. No. Ło! Ty pieprzu! O no nie! Poszło. Dobra, no bo nie miałem sterowania, dobra, zobaczysz. Okej, to spróbuj jeszcze raz, no. A teraz ze sterowaniem to tu Essa z frajerem. Jak zrobisz za pierwszym razem całego bossa, to dam ci donate 200 zł na następnym live'ie. No weź tam, nie sraj. No to nie wiem, no to coś możemy się ugadać. Harnasia mi przyniesiesz. No to Arnolda dostaniesz, no. No i kurde, no to... Masz tutaj motywację mi żeś dał teraz. Arnolda, z mojego kubka będziesz pił. Buga, buga, buga. Szalalalala bamba. Dawaj ulta, or no balls. Ulta srulta, jeszcze o, dobra, druga faza jest no. Z frajerem. I jak jest ult B? B jest ult? Tak, na B.
Ciach, 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 ciach. I chyba nie zadałeś żadnych obrażeń. Aha, ale syf. Nie, zadałem. No, 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 szybciej się robi. Ale czasami od razu padało po ulcie. Więc tak dziwnie. Nie, to... nie, nie, zawsze jeszcze jeden strzał musiał być, wiesz? No, to nie, nie przypatrzyłem się. Dobra. Uga buga. Ała! Ajajajajaj! Ale dałem dupy. O nie, 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 nie! O nie, nie, nie! Ciach, 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 ciach! Ciach, 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 ciach! A psio! Ciurlu, ciurlu! Jest... O! I co, Rybci, jest tak łatwo? No oczywiście, że jest giga łatwo w ogóle. No ale my zrobiliśmy już ten czas, we dwójkę. Stary, ja w to gram przez internet, pierwszy raz w tę grę gram. Jasne, jasne, to dawaj na ekspercie go jeszcze we dwójkę. Sklepiewi, jak jest tak łatwo twoim zdaniem. Dobra, to muszę wyjść do tego. Nie, albo czekaj, ja muszę tylko sterowanie se przestawić. Nie, i... nie musisz, bo ja zmieniam sterowanie na padzie, a nie na klawiaturze. Ale nie jestem na klawiaturze. Nienawidzę grać takie gry na klawiaturze. Za kogo ty mnie masz? A co, to coś gorsza z klawiatura? W sensie ja już... Za kogo ty mnie masz? Co, ty widzów obrażasz, co na klawiaturze grają? Nie, nie, po prostu nie, nie lubię, wiesz, nie lubię mega i... Zmień, żebyś nie miał tego, tak, czary. Tak, tak, czary. Nie potrafię już, nawet niektóre gry na klawiaturze, jakieś platformówki to ciężko. Dobra, co bym chciał? Takie pociski dobre, ulcik, no i te życia, no. I ekspercki. Teraz ja jestem niebieski, teraz się będę mylił z tobą. Ale no nie będzie. Niebieski jestem. Ole, lecą te sole szybko. No właśnie o wiele szybciej, nie? I więcej tego jest. Nie mam pojęcia, jak tego uniknąłem, ale dobra. Jedno życie mam. Ale ciśnie! No. Podkręcone tempo. Sól piekarnia. Sól piekarnia? Orzesz w dupę. Dobra. Panie sól piekarzu. O nie! Chciałem, nie dało się. O, dawaj życie. Życie. Dawaj życie. No, dawaj życie w Madrycie. Ja to chciałem powiedzieć. Życie jak w Madrycie, życie jak we śnie. Uga buga. Dobra, powiem ci, że forma nawet jest mimo tych utraconych żyć na początku. Nie! Bo mi się pomyliło, bo to ty masz ulta, ja myślałem, że to ja mam ulta, chciałem sobie śmiertelkę odpalić, cię wskrzesić. A bez skinu teraz ja mam z lewej ten. No właśnie. Ale jajca. O Jezus. Ciach. Uś. Ale żeś suchara waldu nieświadomego, bo wiesz, on ciacho akurat ma z tyłu. Ciach. To ciacho, nie? Ciach. Kurde. No co? Ciach. O mój Boże, mangi. No nie! Mangi! No. Dobra, ja ci oddam to życie. O, teraz możesz sobie wziąć. Jak umrzesz. A jak nie umrzesz, to nie. O, dobry ult, dobry ult. Wreszcie. Wreszcie porozum do głowy. Jak cudownie to brzmi. Porozum do głowy. A ile ma życia, zobacz, na tej pierwszej fazie. No strasznie długo to trwa. Z tymi pociskami. Możesz ty! Dobra. Okej, okay, druga faza. Druga faza. Essa z frajerem. Ja dalej 3 życia. Udało mi się odzyskać. Ciach. O kurde. Dwa wtedy, są. Żeby rozwalić dwa są. Stolniczkę, wystarczyło... To są pieprzniczki, by the way. A. Żeby je rozwalić, wystarczyło... Jeden naładowany atak i jeden zwykły. O nie, no przycisk mi się porąbał! Dobra, dobra, wskrzesisz się. Nie, pod tym jest ult. Kurde! Sterowanie głupie! Dobra, ja musiałem sobie ulta palić. No czy nie działa mi skok normalnie? Działa ci skok, co ty godosz? O, teraz działa, no. Kurde, ja oberwałem teraz. No nie! A tak dobrze szło! Trzecia faza, dajemy. I są, dwie piły są. Dwie piły? Dwie piły. No jak ja miałem tego uniknąć? Dorota Weltmeister tu na mnie spadła bezpośrednio. No nie. No nie mam jak. Może się jeszcze uda, jeszcze jedno życie chyba mogę odzyskać. Chyba nie. Zobaczymy. Za dziewiątym razem tam miałbyś skoczyć. O kurde, jak on szybki jest. Dobra. Jak wam przysolę, to przypomnijcie sobie,
jak was lepiono. Te teksty też są świetne. No cóż, a widzisz ten przeskok już na ekspercie? No nie, no tutaj jest, widać. Jest więcej przeskok. HP fest. I szybciutko leci. Ale powiem ci, z ogarnięcia gra. Jakby się grało tak samemu na kompie swoim parę godzin, to ile cała nasza seria trwała? Ile to było? 3 godziny gry? No, w sensie, ale to dlatego, że we dwójkę byliśmy, we dwójkę... Ale no tak, ale no mówię, no powiem tak. Ci, w pojedynkę, zanim ogarniesz te fazy, jak ja grałem za pierwszym razem, to niektórych bossów nawet potrafiłem parę dni bić. Może nie dni, ale godzin, także wiesz, że siedziałem 6 godzin przy kompie i klepałem, nie? Bo próbowałem wybadać. Zwłaszcza jak na ekspercie na eski jeszcze robiłem, to już w ogóle dni szły na to, nie? I tak to wyglądało. No ale... A co to jest SK? Maksymalny wynik. Bez otrzymania obrażeń? Bez otrzymania obrażeń, 3 parowania w dobrym czasie, żeby nie przedłużać walki. Żeby jak najszybciej ubić, więc musisz jeszcze... Aha, jeszcze ulty, żeby 6 razy karty użyć. To jest na SK. I na ekspercie oczywiście. No to co? Mamy nadzieję, że seryjka wam się podoba. I szczerze powiedziawszy, fajnie mi się grało z Ryfkiem. O wiele inaczej jest niż na singlu. No i też nie ukrywam, że Ryfek naprawdę no, ma już, jeśli chodzi o różne platformówki, ma skilla, ma jakieś tam już wyczucie, więc fajnie też było na niego patrzeć, jak się uczy tej gry. I że o wiele Essa szybciej... była tutaj z samusami. Dokładnie, że o wiele szybciej łapał niż taki przeciętny gracz tak naprawdę, moim zdaniem przynajmniej. No i fajnie się grało. No. I tyle. Magi 10 zdań. No. No ty nic nie powiesz, jak ci się podobała gierka i DLC, no powiedz, no. Czy jest taka, jak sobie wyobrażałeś, czy zdanie ci się zmieniło o niej, czy... Jest taka, jaka sobie wyobrażałem. Tak? O, okej. No to prosty chłopak, no pytasz go, jaka jest gra, prosta odpowiedź. Fajna gierka, parę walk z bossami. To parę walk z bossami, takie tam. Historia mnie jakoś nie urzekła. No historia tutaj nie gra się raczej dla historii, nie? Filtr jest. A czekaj, może mamy jakiś filtr już? Grafika? Nie. Tytułowy? Nie. Jest mod, widziałem na necie, że moda trzeba. No na mod to jest. Ściągnąć. No dobra, no to dziękujemy wam za oglądanie, dziękujemy wam za w sumie niesamowity odbiór tej serii, bo widziałem, że bardzo wam się podobała i że czekaliście na te odcinki. Wpadnijcie do Ryfka, jeszcze raz tutaj powtórzę, że on chce wbić 100 tysięcy i mu się pali. Ale po prostu... subujcie tylko jak macie oglądać, a nie, że puste suby. Tak, ale tam... Nie subujcie, no, bez sensu. Opowiada o białych kiełbasach na odcinkach z Isaaca, więc jak ktoś chce, to może... Chce darmowy podcast, a go gra nie interesuje, to też może kliknąć. Śmieszne historie patologiczne z kamienicy, pozdrawiam. No i trzymajcie się i pa pa. Dziękujemy, pa pa.